Witajcie, jestem Tytus. Dzisiaj mam nowy produkt z Biedronki do przetestowania. Potrawę nową, 100% roślinną, czyli wege, gyros roślinny. W tym pudełeczku jest 150 gram. W porcji 75 gramach jest 223 kilokalorie. W 100 gramach jest 300 kilokalorii. Ale dobrze, przeczytam Wam skład, bo to jest bardzo ważne. Woda 32,2%, ekstraktu białkowego grochu, olej rzepakowy, białko pszenne, przyprawy w tym papryka, oregano, sól, cukier, cukier palmowy, aromaty. Produkt może zawierać sezam i jego pochodzone, tak pisze, gorczycę. Sposób użycia: rozgrzać patelnię, cienka warstwa oleju, po wyciągnięciu z pudełka wrzucić gyros roślinny i podsmażyć około 5 minut, mieszając od czasu do czasu. Ja raczej to bez oleju postaram się zrobić, tylko dużo mieszając, bo ja nie lubię z olejem, tak jak już Wam nieraz mówiłem. A następnym razem sobie zrobię takiego wrapa, rolio, czy jak to tam nazwać. To tak się prezentuje gyrosik otwarty. Można powiedzieć, jak zwykły gyros mięsny wygląda. Czuć przyprawami takimi różnymi, czuć ładny zapach. Tak jak gyrosu, można powiedzieć, bardzo dobrego przyprawionego. Ja rozgrzałem patelnię. Aż jak się kropnęło wodą, to strzelała. I teraz pomalutku, na wolnym ogniu, mieszam co chwilę, obracam. I po prostu tak sobie podgrzeję go i zobaczymy, jak to będzie smakowało mi. No słuchajcie, już sobie zagrzałem ten gyrosik. Tak nazwijmy go. Gyrosik, bo jest mała porcja, dlatego tak mi się powiedziało. Słuchajcie, najpierw zaczynam od zapachu. Czuć przyprawy, czuć po prostu takie no, mieszankę przypraw. Intensywnie, ale nie jakoś tak bardzo odrzucająco. Trzeba dobrze pogryźć. Jak dla mnie, trochę za dużo soli. Jak się trzyma w ustach, tak już ta ślina rozpuści, powiedzmy trochę, te składniki, to sól bardzo czuć. No ale z jednej strony to się samego nie będzie jadło, tak jak było na zdjęciu, takim w cieście. Lub na przykład gyros się podaje z frytkami lub z czymś. Wiadomo, trochę ketchupu lub jakiś sos, no to musi to mieć jakiś smak. Nie może być jak papier, bo przecież wtedy byście nie dosolili. Teraz jak posypać solą, to już tak nie wniknie ta sól w to i nie da takiego smaku. Tylko wiecie, to już będzie jak posypane solą. Więc no, według mnie jest dobrze przyprawione. No, samego to się to nie będzie jadło. Wiadomo, że z jakimś sosem, z frytkami lub jak powiedziałem, w cieście jakimś. Więc to musi być wyraźniejsze. A tak jak samo wziąłem, to jak mówię, ta ślina się rozpuści... Już trochę dłużej pobyła na tym, trochę rozpuściła to. No to już takie było, powiedzmy, troszeczkę tą sól czułem, tak za bardzo wyraziście. Ale to mówię, to samego nie będę jadł. Ale na początku jak gryzłem i jak po prostu wziąłem do ust, to słuchajcie, jakbyście powiedzieli mi, że to jest normalny gyros, to bym nie powiedział, że to jest bez mięsa, że to jest naprawdę 0% mięsa. Bo się jadło tak jak gyros, on taki jest, taki zbity. Gryzie się taką strukturę, taką twardą, powiedzmy, twardą, no mam na myśli, no nie jakąś pacie, wiecie, że ugryzłem raz, się rozpuściło po ustach, że jak to się mówi, niesmaczne, tylko no po prostu jakbyście mięso jedli, bardzo fajne to jest. Jak ktoś chce się przenieść na wege lub chce posmakować takich potraw bezmięsnych, nie jest przekonany, no to według mnie jest
bardzo dobrą propozycją. I tak samo jak ta kaszanka, co próbowałem, jest bardzo dobrą propozycją, bo jest też bardzo dobrze przyprawiona, bardzo smaczna, tak jak mówiłem. No i zobaczcie tutaj, nie wiem czy będzie widać, tą strukturę. Struktura wygląda jak normalnie mięso, słuchajcie. Bardzo smaczne. To już powtarzam. Różne wielkości są te kuleczki, powiedzmy. Też są takie ścinki, sorry, tak rękami wam pokażę. Takie kuleczki. Nie ma problemu z dotykaniem tego rękami, bo ja tylko ja to będę jadł, więc spoko, jak to się mówi. Bardzo smaczne, no mile mnie zaskoczyło to, więc do takiego ciasta, do roli, czy coś sobie, sałaty włożyć, pomidor, ogórek, trochę keczupu i to. No to rewelacja według mnie oczywiście, jak dla mnie. Bardzo miło mnie to zaskoczyło. Bardzo fajnie przyprawione, fajny zapach, fajny smak. Jak dla mnie 9 na 10, nawet bym się pokusił 10 na 10, lecz to taki to już można powiedzieć, to jest ideał, więc jak nie chcę trochę go przesładzać tutaj w to, ale jest naprawdę bardzo smaczne. Jak ktoś mówi, chce się posmakować wegetariańskich rzeczy, no to fajna rzecz, albo ja jest wegetarianinem, to naprawdę warto zakupić. Jak dla mnie super smaczne. I cóż, lecę po keczup i z musztardą sobie to zjem, albo bez musztardy, z keczupem i z chlebem takiego sobie gyrosa zrobię, albo mam takie ciasta jak na zdjęciu, więc sobie takiego zrobię taką tortillę ala czy coś w tym stylu. Więc cóż, ja dalej lecę do kuchni i sobie zrobię, bo jak już to podgrzałem, to żeby się nie zmarnowało. A, ja robiłem nie na tłuszczu, tylko na patelni grillowej, rozgrzana. I tak często mieszałem, że po prostu to, więc bez tłuszczu to zrobiłem i to jest jakieś suchsze. No i bardzo fajne. Może z olejem by było takie bardziej jak mięso z olejem, ale jest bardzo smaczne. Mi to zasmakowało i osobiście wam powiem, że bardziej mi smakuje takie coś niż gyros z mięsa. A jak ty byś chciał, żebym coś dla ciebie przetestował, napisz w komentarzu, postaram się to zrobić i cóż, do zobaczenia!